Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No jak widzicie, udało mi się odzyskać postęp. A to i kolejny odcinek z Lords of the Fallen. Żeby nie było, nie powiem wam który, bo się trochę pogubiłem z liczeniem. Jako, że wszystkie te nagrywam w jednej sesji z niewielkimi tylko przerwami. Wiecie, po prostu mówię, szykuję zapas na wszystkie dni wyjazdów i może nawet jeszcze trochę dłużej. Żeby nie było tak, że wracam do domu z wyjazdu i od razu muszę się brać do nagrania, żeby utrzymać dzienną normę. Słynem znaleźliśmy jakiś właśnie topór i przy okazji wielki moc. Najpierw zobaczmy ten topór. Daje się być w miarę sensowny pod siłę. Znaczy nie ma co nawet sprawdzać jakoś szczególnie tego sposobu ubicia. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że nawet niezły. Nie najszybszy, ale okej. No i jest jeszcze wielki młot. Coś co w sumie mogłoby być bardzo dobrą bronią. Nie, powiem tyle. O, czyli tutaj różnica musi być aż za duża, żebym mógł pokazać w ten sposób. Albo po prostu i się nie da jedną ręką. Ale już ten sposób trzymania w dwóch dłoniach pokazuje mi jedną rzecz. Albo to jest broń, która po prostu mnie kupi za swoje te takie animacje. Albo ona ma te animacje, powiedzmy, delikatnie wypaczone tym, że nie mam siły. Ale dobra, mniejsza z tym, wracamy do naszego bólu, jakkolwiek by to nie brzmiało. No i idziemy zwiedzać dalej. Bo jak już powiedziałem, dzisiaj chciałbym zmierzyć się z drugim bossem i ogólnie zakończyć zwiedzanie tych wszystkich lokacji, więc no. Mamy wroga, którego standardowo lepiej rękawicą, bo ktoś jest podatniejszy na nią niż na zwykłe ataki. I wrogowie, których też zazwyczaj rękawicą można bić, ale jak widzicie, trzy uderzenia z maczugiem na zwie bóli po sprawie. Nie będę ukrywał, nie wiem, gdzie nas to zaprowadziło. I co my tu mamy? Jakie zapieczętowania runa? I kostur na zwie uprzedzenia. Oczywiście wraz ze śmiercią. Ej, moja nieostrożność, tyle. Tak więc, zanim pójdziemy dalej, pozwólcie tylko, że zobaczę ten kostur uprzedzenie. Zwinność 14 aż. Mógł być ciekawy, ale na razie wracamy do bólu. Nie będę ukrywał, nie mam zamiaru się z tym wszystkim bić. Jako, że i tak chcę zwiedzać, to muszę, co tam pójdziemy. Ale no, jako, że nie chcę się bić, to... czyli pająk nie powraca. Okej. No najprościej w świecie, pozwólcie, że wiecie, przeszarżuję. Utracę permanentnie, moja strata. Jeśli będzie tak, jak powinno być. No, a to idziemy normalnie po te dusze. Dobra, pierwsza sprawa, muszę łyknąć, druga. Nawet nie będę czekał. Z rękawicy go trzeba. Lepiej nie ryzykować. Czyli tam była dziura. Super. Straciliśmy wszystko. Ja powiem wam szczerze, jakoś nieszczególnie mnie to rusza. 2500 niektórzy mogą powiedzieć dużo i w ogóle, no ale powiem wam szczerze. No patrzcie, ja biję tego gościa tak po prostu. Dostaję 120 na mnożniku 1. A jeśli będę chciał, to nie ukrywam, sobie mnożnik sobie wyrobię i to wielki. Więc jakoś mi to szczególnie rusza, mogę powiedzieć szczerze, nie. To nie jest Dark Souls 2, gdzie każda stracona dusza na zawsze odbija się na postaci przez zwiększenie i tak SM, żebym się musiał tym wszystkim stresować. To jest tylko Lords of the Fallen, polskie Dark Soulsy, które moim zdaniem pod wieloma względami są dużo lepsze, pod niektórymi gorsze. No i to na przykład jest moim zdaniem fajniejsze, że właśnie tutaj tym expem aż tak się nie trzeba przejmować, jak duszami w Dark Soulsach. Oczywiście, mam w jednej ręce tę maczugę, chociaż chciałem w dwóch. No właśnie, w sumie to jest maczuga, a nie młot, ale...
mniejsza nazewnictwo. Dobra, stało się co się stało. Teraz już tam przynajmniej wracać nie muszę. Zbyt niski poziom magii, super. Dobra. Ja tam nie idę. Zamiast tego wolałbym skupić się właśnie na odkrywaniu nowych miejsc w miarę możliwości. I swoją drogą wiem, że mam przedmioty użytkowe. Jeśli ktoś się wkurza, że tego nie używam, no to cały ja. I teraz gdzie to prowadzi? A do miejsca, w którym nie byliśmy jeszcze. Byliśmy tu, musiałem strasznie słabo zwiedzać. Chyba niemniej jednak pokonamy go. Nie powinno to być problemem. Jest oczywiście kolejny wróg. Ale jak mówiłem, do nich chcę wolnie podchodzić. Jakiś przedmiot? Lety jedki. To jest chyba ten cały skarb rodowy tamtej kobietki. Nie, nie, unik. Na spokojnie, gościu. Lej miksturę. My dobra, nawet nie będę udawał, że chyba akurat oczywiste, jeśli mówiła imię. A jeśli nie, to w sumie jest oczywiste, że są to imienne sztylety, a ona mówiła o coś, jakimś dziedzictwie i w ogóle. Dobra, mniejsza z tym. Co my tu jeszcze mamy? Poza kolejnym wrogiem? Okej. Komplet gorącej krwi. Dobra. Okej. W takim wypadku zobaczmy, czy jest w ogóle jakieś przejście dalej. Cokolwiek fajnie by w sumie było, żebym nie musiał powracać tą samą trasą. Użyto klucza. Okej. Nawet nie wiem jakiego klucza, ale jakiegoś klucza użyłem. A więc gdzie jesteśmy? Ja wam szczerze wiem, widzę tylko tyle, że w jakiejś wieży. Nie, w sumie balansowałem na krawędzi śmierci, ale proszę, udało się. Dobra, zobaczymy gdzie to jest. A, to miejsce, okej. Miejsce, w którym w sumie pozyskaliśmy rękawice. No skoro już tu jesteśmy, warto byłoby może się skupić w takim razie właśnie już na robieniu tego, co w sumie trzeba. Czyli weźmy... Znajdźmy te wszystkie tajemnicze znaki od tego... Antenata, czy jak mu to... Tego na A, jakiegoś gościa. Wiecie, zajmiemy się nim. Zdajemy jakąś nagrodę od mnicha w teorii. Powinien być spokój. A przy okazji też nabijemy sobie trochę licznika przed bitwą z bossem, żeby w sumie nagroda za niego była jeszcze bardziej kusząca. To jest chyba najlepsze określenie. A więc dobra. Jesteśmy na początku, musimy znaleźć trzy znaki. Jakiś jeden już aktywowałem ostatnio. W takim wypadku teraz trzeba tylko pomyśleć, gdzie jeszcze ewentualnie te znaki mogą być. Wiecie, aktywować je i tyle. A póki co, zabijmy. Trzeba po prostu wypatrywać. Nic dodać, nic ująć. Spostrzegawczość przede wszystkim. Okej. Nie wiem, czy to jest pierwszy, drugi, czy co. To oznacza, bo się pokazuje tam, to nie wiem, czy trzeba się wrócić, czy co. Dołem pójść. Ja powiem szczerze, po prostu nie wiem. Chociaż chyba prędzej to jest jakiś nowy znak. Ale mówię, nie bierzcie mi za słowo. Ja najprościej w świecie nie ogarniam. No. No dobra. Mównicy znowu przydać na chwilę, ale spokojnie. Wiecie, standard. Tylko przywykłem w sumie.
musimy szukać dalej teraz tych znaków. Tylko jednej dzień będziemy mieli już w sumie spokój z tym wszystkim. Dobra. A póki co gin. Dobra. O, pajaczek. Taki malutki, niegroźny. Pojedynczy. Samotny. Dobra. Nie aż taki pojedynczy, nie aż tak samotny. Jak się mogło wydawać. Jeszcze mnie zabije. Dobra, na szczęście zdążyłem wychlać niektóre z butelki. Tutaj mój piękny mnożnik się nie wyzeruje. Dobra, zobaczymy w ogóle, czy udało mi się znaleźć wszystkie trzy znaki, czy nie. Już w sumie sam nie wiem. Dobra, sądzę, a nie, można z nim gadać. Okej, czyli prawdopodobnie jestem jełopem, nie umiem ich znaleźć najprościej w świecie. A tylko najdziemy. Na pewno mamy zaznaczony jeden, może dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ogólnie po tym wszystkim mogę wam szczerze powiedzieć, że nie będziemy się mierzyć z bossem, znam jego warunki sekretne. Nie są niczym szczególnym. Po prostu nie można blokować podczas walki. No, mówię wam, nic szczególnego. Gorzej trochę z tym, że nie mam mixtur za bardzo. Dobra. Tam jest droga do bossa. W sumie na niego mnożnik jednak będziemy musieli wyzerować, ale zanim jeszcze on, to chciałbym właśnie trochę może skupić się na innych elementach. Wiecie co, w sumie inne elementy to jest jedne, które zostały, to są te znaki, więc ja może sam ich po prostu poszukam. Mamy dwa w takim razie. Co trzeci musi być gdzieś bliżej samego w sobie bossa, czy coś. Ale nie będę ukrywał, nie wiem gdzie. Póki co może oddaj mi po prostu jej sztylety i w sumie tyle. I might have found what belongs to you. You found it. Its engraving will point me toward the pathway as soon as I can decipher it. Since I've no need to look in the catacombs anymore, you can have this key. Dobra, dostaliśmy jakiś kluczyk. W takim wypadku fajnie. On chyba doprowadził do ostatnich drzwi. Suit yourself. Więc zobaczymy. Może. Może nie. Się to oceni. Za chwilę. A póki co właśnie, jak mówiłem, zajmijmy się tym wszystkim. Po prostu idźmy. W sumie znajdę zaraz ten trzeci znak i w ogóle, bo jeśli nie, to się trochę wkurzę. Ale dobra, dostaliśmy jakiś klucz do katakumb, więc póki co skupmy się może na tym. Wątpię, żeby to były same w sobie katakumby, ale wiecie, może ten klucz pomoże nam odkryć jakieś coś gdzieś indziej. Chociaż, no nie będę może się kłócił za zwiennictwo, bo oczywiście wiem, że to może być różnie. Aha, czyli to jest taki różny, po prostu powstaje dwa razy, a nie jakiś nowy. Okej, dobra. Powiem szczerze, że to zrozumiem. I co tu mamy? Ostatnio było zamknięte, a teraz możemy wejść, więc jednak chyba to był klucz do tego miejsca. No nieźle. Tak, do tego miejsca. Katakumby. Hey, over here! Shh! You wake it up! Let me out of here! The jailer's key is right behind you! No! If you open his door, the sound will wake up the beast in my cell. Okay. What's going on here? Jak to kiedyś myślisz, że nawet nie wiem. Inside this prison because of him. He's the murderer, but he keeps putting the blame on me. That's because you are the murderer. Why not just let both of you out? The sound of the door will wake up the beast behind us. Only one of us. Make it out alive. The one with the open cell door.
need to go. Nie będę ukrywał, nie wiem, który z nich mówi prawdę, który kłamie. Jak mówiłem, nie znam tej lokacji, powiem wam szczerze. I widać, że to będzie lokacja taka typowo nowa. Jakaś taka, nie wiem, poboczna, niepoboczna. Nie mnie to oceniać. Na pewno najprościej w świecie. Nie chcę na razie ryzykować tutaj tym wszystkim, więc wejdziemy tutaj po pokonaniu tego bossa, o którym w sumie już wam mówiłem, że teraz nas on w sumie czeka. No póki co, nie wiem. Pójdę poszukać tych znaków. Ojej, już nie, zapomniałem. Wysiadłem w lokacji, czyli to wszystko znowu będzie żywe. Dobra. Wiecie co, no spotkamy się, jeśli po prostu znajdę tego znaka, albo jeśli nie, to po prostu najprościej w świecie przy bossie. Tak będzie chyba naprawdę najlepiej. Powiem wam szczerze, to ślepy jestem. Jest znaczek. Pobliżu mnóstwa wrogów, więc no niestety łatwo nie będzie ich wszystkich wyeliminować. Mam końcówkę życia w sumie, więc i miejmy nadzieję, że nie zginę coś zaraz z głupiego powodu. Dobra. Coś tu wypadło. Nawet dwa razy. Ale w sumie jedno to była runa. Bez drugiego jeszcze nie mogę sprawdzić. W sumie nawet sprawdziłem tak mimowolnie. Okej, okruch energetyczny. W takim razie zobaczmy, co my tu mamy tym razem. No mamy znaczek w sumie, nawet nie wiem, po co tak mówiłem. Już na skraju śmierci, więc ej, prawdopodobnie nie dobiegnę już z powrotem do kamienia tamtego. Ale spokojnie idziemy, powiem mnicho. Jezus. Nie ta piwnica. A to już mogłem przypłacić życiem. No to tak dosłownie. Dobra. Tak więc, halo kolego. Znalazłem je. Let me show you. There were other refuge rooms. I don't think that anyone made it there. I pray for their souls, but they won't need their worldly goods anymore. This item will lead you there. Goodbye. No? May the judges save me from the demons. Co ja tego się dostałem? Poza tym, że ten mnich sobie ucieka. Ja jak zwykle musiałem nabłądzić sporo. Kompas. Mhm. Okej. Okay. Więc to jest coś w stylu po prostu wskazywania jakichś tam ważnych rzeczy, ale wolę się tym zająć. W sumie tyle tym zająć, co wziąć coś, co w sumie daje mi korzyści większe, widoczniejsze, czyli lepsze ładowanie magii. Powiem wam szczerze, teraz czeka mnie największe wyzwanie. Dotrzeć żywy pod kryształ tamten. Gdzie nie byłoby to problemu, gdybym to, że strzelec żyje, więc będę musiał po prostu dobrze unikać. No i się nie udało. Wiecie, nie jest to wielka strata. Bo i tak odrodzę się w sumie prawdopodobnie w tamtym kamieniu. Mam taką nadzieję. A no jasne. Ta gra musi być okropna pod tym względem. Nastąpić mi przy miejscu, w którym się pojawiłem z jakiejś lokacji, a nie w miejscu, gdzie jest w sumie punkt zapisu. Ej, no spokojnie, dam radę. 3000. Nie jest to dużo, jak już mówiłem wcześniej, tłumacząc, dlaczego tak uważam. No ale jednak nie chciałbym tego tracić. Tak więc biegnij, biegnij Harkin. Bierz swoje ekspy, ale nie umieraj. Ej, dobra. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Teraz aktywujemy bez shifta. Z shiftem byśmy nie wyłączali tych bonusów i tak dalej. Z shiftem się. Znaczy, z shiftem właśnie byśmy ich nie dostali. Bez shifta się dostałem. I dobra, tutaj mówiłem: walka bez blokowania. Będę walczył oczywiście moim młotkiem, bo nic lepszego nie mam. Zresztą na szczęście nie tutaj. Bezpośrednio. A w sumie. Tu. Nie jest to jakaś wielka filozofia, ale niestety nie jest najłatwiej. Dobra.
spokojnie. Będę mówić tak jeszcze kilka mikstur na tego bossa. No, przy okazji mam tutaj też trzy posągi, o których już wspominali. Będę musiał podczas bitwy wsadzić do jednego z nich cały odłamek, czy tam okrug bohaterów. Po czym oczywiście będziemy musieli doprowadzić do zniszczenia posągu, żeby coś się z tego stało. Dobra, a teraz robimy skin na miniaturkę. Wtedy będzie escape pomin. No ale dobra, dam radę. Muszę tylko znaleźć odpowiedni posąg. A posąg, który mnie interesuje, jest oczywiście posąg kapłański. Jeszcze kleryków. Tak. Nie wiem, co się stało. Czy mam... mysz na ekranie. Okej. Oj. Ale tak, zapomniałem o tym. Walka z nim, jak mówię, nie należy do najcięższych. Nie pamiętam, jak on działa. Jak mówiłem, bossów łatwo można modlitwą oszukać. Więc nie będzie problem. Jak widzicie, jest dużo trzymalszy niż poprzednik. Więc walka może nie będzie aż taka prosta. A, no tak. Zapomniałem o tym. To gdzie jego subus? Chcę. Tutaj, pokażę, co się stać. No, dalej Zenek. No, na tym polega cały w sumie boss. Jak mówiłem, nie jest jakiś szczególnie trudny. No, i teraz w sumie związanych mi przyczyn chcę zniszczyć posąg. Pozwalamy mu na to. I jeśli teraz nie zginiemy... A nie ukrywam, moim zdaniem ciężko jest tutaj zginąć na walce z nim. To dostaniemy specjalną broń. Preparowaną, można powiedzieć, specjalnie pod nas. Jak można się spodziewać, będzie to jakiś młot czy inny klerycki akcesorium. Ale chyba młot, sądząc po tym, że posąg tutaj jest przedstawiony z młotem. Dziwne coś. Trudno mi go trafić. No dobra. Może to być też moja wina, że w sumie nie stosuję modlitwy, kiedy mówiłem, że modlitwą łatwo można ich zmienić. Dobra. Teraz jest okazja. Okej. Okay. Znowu wrogów wzywa. My w sumie nie mamy już butelek. Niedobrze. Wiecie, co najgorsze jest to, że ja tej paść mogę. A jeśli padnę, co mówiłem, nie dostanę nagrody. Tak. No, dobra. W takim razie modlitwa moim jedną nadzieją, tak szczerze. I tu się pokazuje wyższość, powiedzmy, ścieżki czerwonej. Na niej miałbym może trochę gorzej, jeśli chodzi o pierwsze starcie czy coś. A poza tym, pomyślcie sobie, tutaj bym się leczyć ile chcę. Nie byłbym ograniczony niczym. Na pewno łatwiej by było. Nie ukrywam. Ale no podjąłem moją decyzję. Wolą tego, żeby pokonać pierwszego bossa tak po prostu, więc... Będzie trudniej w innych sytuacjach. Dobra, znowu będą wrogowie. Bądź ostrożnym, jednak. Jak mówiłem, nie mam już więcej miksturek. I zanim się tamtym, trzeba się zająć tym gostkiem. Ale w sumie nawet nie będę bezpośrednio się tym zajmował. Od czego mam rękawice? Tutaj w sumie zapomniałem używać. Dobra, modlitwy używam, to w sumie tłumaczę, czemu nie brałem rękawicy w tej sytuacji. Dobra, jesteśmy w stanie bliżej śmierci. A aż wezmę i sprawdzę, czy są jakieś okruchy na to. A, okej. Okay. Dobra, wiecie co? Nie wiem. Zobaczmy w ogóle jak magia. Ej, coś mi mówi, że mogę polec.
Dobra. I będzie machnięcie. Które mnie zabiło? No jasne. I prawdopodobnie straciłem tą broń. Chyba, że w sumie nie będzie stracona czy coś. Nie wiem. Ale jak mówię, z mojego doświadczenia niestety wynika, że jest. Ale dobra, podejście drugie. Posąg jest nienaruszony. Okej. O, może jednak się... A nie... Nie, chwila, jest zniszczony. A, przepraszam, w ogóle go nie ma. Ja mam nadzieję tylko, że się myliłem co do tego, że właśnie nie dostanę, bo... Nie ukrywam... Broń mam jaką mam, ale przydałaby się lepsza. Dobra. Jako, że się nie blokuje ani razu, powinien dostać też specjalną nagrodę. I specjalną naciągnąć wersję tarczy tego gościa. Oczywiście, daje się obijać w bardzo głupi sposób, ale spokojnie. Tutaj mogę. Jedyne co muszę, no, znać jakiś sposób na to, żeby przebijać się przez jego tarczę. Oczywiście. A to się ze swoim tarczą wystarczy, że tarcza jest po prostu przodem albo bokiem do mnie, widzicie? Nie wiem, są rzeczy, które robi dobrze, ale których nie robi lepiej od Dark Soulsów czy coś. I tu macie idealny przykład. Te bossy tak naprawdę nie są trudne, ale bardziej może właśnie wkurzające. Momentami. Dobra. Wrzeń tarczą. I teraz mam okazję na zadanie kilku ciosów, oczywiście. Mamicie jego tarczka nie będzie blokowała tego wszystkiego nagle. Okej. Okay. Runda druga. Czyli teraz wzywa tego szybkiego gościa. Okej. Okay. I biegniemy, żeby zadać kilka darmowych ciosów. W sumie nawet te dwa to już jest coś. Piekamy i w sumie zamiast modlitwy może spróbujmy kupienie. W sumie nie wiem jak z tym, jeśli chodzi o bossów. Aha, wydam się nieruszeni. Super. Ja. Nie rusza go ta kwestia. Po niemu chyba lepiej modlitwy używać. Teraz, czy będzie strzał? Tak, strzał, czyli może uda się zdobywać. Oczywiście, że nie. Ja byłem, żeby w ogóle myśleć, że uda mi się też tego bossa. Tak za darmo jeszcze. Okej, okay, tarczki, czyli teraz będzie, będą obaj. Okej, okay, chodź tu. Taki chłoptasiu. Nie jesteś dla mnie problemem. Też nie, jeśli cię uniknę na początku, bo to jest tak, szybki, szybki, czy silny, szybki, szybki, to jest taka strategia na niego. A, jednak trzeba dwóch silnych. Okej. Okay. Dobra. I... jeden cios chociaż. Modlitwa. Niech się na nim skupi. Tutaj wiadomo, że będzie drugi raz wzywał swoich magierów tak szybko, więc... Tak, to było oczywiste, że mogę dalej bić. Okej. Okay. I jeśli nie pomyliłem warunków, to zaraz powinienem go pokonać. Łatwo można sprawdzić, czy warunki pomyliłem, czy nie. Jeśli chodzi o specjalną rzecz, o tym, że przedmiot, który z niego wypada, w tym przypadku to będzie tarcza, akurat jestem w stanie wam to zagwarantować. Jaki będziemy po prostu kolor ranki? Fioletowy oznacza, że no skrzaniłem, nie dostanę specjalnych wersji. Natomiast żółte, czy tam złotawe oznacza, dostałeś to, co miałeś dostać, jeśli spełnisz specjalny warunek, okej. Okay. Więc brawo. A teraz
Modlitwa dalej. Co ja mówiłem? Te bitwy nie są jakoś tak, aż tak widzowiskowe jak to. A nie jestem w Dark Soulsach, ale. Pomijając kwestie bossów, to naprawdę. Za coś to mówię jakoś tak. Naprawdę darzę sympatią wielką. Też, żeby było, spotkałem się z ogólnie w społeczności dosyć sporą krytyką. Znaczy nie, dobra. Uwaga, uwaga. To jednak będzie mnie tu. Zdecydowanie. Lepiej, bo nie ma tego, żeby pomijać. No. I nie będę ukrywał, na tym kończymy. Więc ja wam dziękuję. Jak widzicie, Harkin pokonał drugiego lorda i znowu wybucha ogniem. I teraz tylko zobaczyć, czy spełniłem warunki, czy nie. Uwaga, uwaga. Rod, broń naręczna, tarcza dowódcy, dużorna. Jednak się nie zepsuło. Dobra, nie wiem, czym jest ten sam cały grot. Mamy młotek, nazwie kapłan. Mamy żółtą tarczę, widzicie. Naście siły. Ale jest. Dobra, zobaczmy teraz, co jeszcze. Grot. Nawet nie wiem, co to ma być. Aha. Chyba jakaś po prostu broń taka. Powiedzmy, bardziej skupiająca się na szybkości. Całkowicie. Dobra, mniejsza z tym. Mamy nowy młot, nazwie kapłan. Zobaczmy, jaki on jest. Wiara 18. No, mówiłem, na tym kończymy. Ale. Jako, że już pokonałem bossa, dam już tą 18 w wiarę, bo ten młot. Coś mi mówi, że może być naprawdę potężny. O ile oczywiście stać mnie. Ile punktów atrybutów mieć, żeby wiarę lepszyć. Nie, dobra, pokonam bossa. Kogo ja promuję? No oczywiście, że będzie mnie stać. Okej. Okay. No i na razie tyle. Co do reszty jeszcze pomyślimy. I teraz jakie te obrażenia bije? Muszę oczywiście zobaczyć. Samemu. Gdzie tu jest... Kapłan? 86, no patrzcie. Tylko jak to jest ze statystykami, bo... Czemu mi się ciągle twierdzą tamtym? Mam prędkość 100, obrażenia krytyczne 100, ty szybkość... Dużo więcej energii będzie zużywał. I będzie wolniejszy, czuć to. No ale... To i tak jest potęga. Tak więc, no ja wam dziękuję. To by było na tyle. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Ale prawdopodobnie jeszcze wydam trochę punktów, pomyślę może na udźwig czy coś, żeby nosić pełny tamten pancerz, bo tak trochę nie pasują do siebie te elementy. A na obecny moment, no ja już wam dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.